działań. Dobrze, także dzisiaj specjalnie dla portalu www.perspektywakultury.pl moim gościem będzie Piotr Rogucki, lider zespołu Koma. Wydał ostatnio solową płytę Loki, Wizja Dźwięku. Ta solowa płyta różni się bardzo stylistycznie od dokonań Komy. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy jest tak, że w zespół wbija Cię w jakąś formę, a solowa płyta pozwala Tobie na nieskrępowane działanie? Wiesz co, no... Praktycznie odpowiedziałeś na moje pytanie, ale może ująłbym to troszeczkę inaczej. Nie jest tak, że Koma na siłę wbija mnie w jakąś formę. Może odpowiem na pierwszą część. Wiesz co, uważam, moje zdanie osobiste jest takie, że jeżeli artysta kojarzony z jakimś zespołem decyduje się na wydawanie solowego albumu, no to niesprawiedliwym jest próba stworzenia albumu, który będzie podobny do działalności jego zespołu, ponieważ... No to jest trochę jechanie na tym samym wózku i troszeczkę opieranie się na opinii zespołu i próba, nie wiem, stworzenia swojego własnego wizerunku kosztem zespołu. Natomiast jest to absolutnie, jakby to powiedzieć, nie jest to cenne. Na zasadzie, że jeżeli artysta rzeczywiście ma coś do powiedzenia, to potrafi to wyrazić w swoim własnym odrębnym charakterze i w swój własny odrębny sposób. Ja takiego jestem zdania, że jeżeli decyduje się na realizację solowego albumu, to nie po to, żeby powielać schematy funkcjonujące w Komie, tylko po to, żeby spróbować odkryć nowe przestrzenie estetyczne, nowy wyraz emocjonalny i żeby spróbować zrealizować się nie tylko poprzez, wiesz, zapełnianie sal, nie przez samo wydanie płyty, ale poszukać nowych inspiracji, poszukać nowych muzyków. Ten album zrealizowałem, może nie wszyscy to wiedzą, nie z zespołem Koma, ale z innymi muzykami, z ludźmi, których poznałem w Warszawie, szczególnie z Marianem Wróblewskim, który zaaranżował praktycznie całą płytę, nagrał większość instrumentów do tego albumu. I wiesz, ja to traktowałem na zasadzie odskoczni, na zasadzie przygody, na zasadzie jakiegoś pola doświadczalnego, które będzie w stanie poszerzyć moją wyobraźnię i moje, wiesz, moją wrażliwość i moje postrzeganie rzeczywistości rockowej. Szukałem nowych inspiracji. Tak się udało zrobić. Tak, to chciałbym się właśnie Ciebie też zapytać w tym momencie, jak doszło do nawiązania współpracy z Marianem Wróblewskim, który jest odpowiedzialny za dużą część brzmienia na tej płycie? Tak, Marian jest odpowiedzialny absolutnie za całe brzmienie na tej płycie. Mhm. Sytuacja była bardzo prosta. Ja od 3 lat szukałem składu, z którym mógłbym wykonać album solowy, zaaranżować go i nagrać, a potem automatycznie oczywiście wydać. Miałem 2 podejścia z innymi muzykami, natomiast nie zrozumieliśmy się. Forma, którą mi zaproponowali, nie była formą, którą byłbym w stanie zaakceptować. Najzwyczajniej w świecie poprosiłem mojego menadżera, Roberta Kurpisza, o pomoc, ponieważ on obraca się w środowisku muzycznym w Warszawie, gdzie jest wielu muzyków. On jest również menadżerem innych zespołów, także zna ludzi. Zaproponował mi Mariana Wróblewskiego, zdolnego gitarzysty, który ma dużą wyobraźnię i mnóstwo współczesnych inspiracji muzycznych. Okazało się, że kiedy dałem Marianowi do zaaranżowania pierwsze 2 utwory, że to jest to. Marian odesłał mi kawałki i okazało się, że forma, którą mi proponuje, no szykuje naprawdę ciekawą współpracę rozwijającą zarówno dla mnie, jak i dla niego. Tak też się stało. Także ten album, czy to jest tylko epizod w Twojej działalności, czy też będziesz kontynuował w przyszłości działalność pod szyldem Piotr Rogucki solo? Trudno tutaj przewidywać przyszłość. Tak naprawdę premiera nastąpiła 2 tygodnie temu. To jest dopiero początek przygody Lokiego. Dzisiaj gramy pierwszy koncert w Gdyni. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Ja mam otwarty umysł, lubię eksperymentować i dopóki wystarcza mi siły i mam energię, no to działam i nie poddaję się i próbuję swojej działalności na różnych polach, ponieważ to dostarcza ogromnej satysfakcji, więc niewykluczone, że będą pojawiały się następne albumy. Życie muzyka rockowego w Polsce to setki kilometrów przyjechanych w trasach, to są dziesiątki koncertów, godziny, seks, prochy, rock and godziny roll. W studio, to Ty powiedziałeś. I pytanie, czy cały czas czerpiesz z tego satysfakcję? Wiesz, właśnie dlatego próbuję innych rzeczy, ponieważ gdybym zdecydował się tylko i wyłącznie na zamknięcie w zespole Koma, sądzę, że po jakimś czasie zacząłbym zjadać swój własny ogon, że napięcia w zespole wzrastałyby, ponieważ mieliśmy tego przykłady wielokrotnie, zawsze po wydaniu jakiegoś albumu, kiedy jedziemy na rok w trasę koncertową, gramy w różnych miejscach, zamknięci ze sobą powiedzmy przez 150 dni w roku, napięcie wzrasta i mamy siebie dosyć i sądzę, że takie eksperymenty, wiesz, są wskazane. W momencie, kiedy jest jakaś odskocznia, energia wciąż wzrasta i ta przyjemność, o której mówisz,
przyjemność tworzenia powraca i na nowo ładuje swoje akumulatory w innych miejscach, żeby z nową przyjemnością wracać do zespołu Koma. Już w tym momencie podczas eksploatacji, wiesz, Lokiego, czuję, że wzrasta we mnie chęć do tego, żeby stworzyć następny album z zespołem Koma i jest to wspaniałe uczucie, wiesz, kiedy szukasz w różnych miejscach, nie zamykasz się do jednego środowiska, po to tylko właśnie, żeby czerpać energię i żeby to, co robisz, cały czas było świeże. No, zabijająca jest stagnacja, wiesz, gdybyśmy zdecydowali się na odcinanie kuponów od działalności zespołu Koma, to moglibyśmy praktycznie powoli zacząć umierać artystycznie, czyli kończyć działalność zespołu. Natomiast nie chcemy do tego dopuścić, każdy z nas w jakimś tam stopniu rozwija się na innych polach działalności. Wasze płyty Komy świetnie się sprzedawały, każda praktycznie płyta została wyróżniona rokową płytą roku. Tak. Powiedz, jaki jest przepis na sukces w kraju tutaj, w Polsce u nas? Jak tego dokonujecie? I... Słuchaj, wiesz co, no, gdyby był taki przepis, to myślę, że wszyscy odnosiliby sukces. Natomiast no, nie ma złotej reguły. Tak naprawdę każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Najważniejsze jest to, żeby być zdeterminowanym i żeby wierzyć, że to, co się robi, jest rzeczywiście coś warte. No, najlepszym potwierdzeniem jest publiczność. Jeżeli ludzie przychodzą na koncerty, to znaczy, że warto dalej działać w tym kierunku. Trzeba szukać swoich dróg i wiesz, no i nie poddawać się. No, granie rocka w Polsce jest bardzo trudne. Jest w Polsce niewiele klubów, nie ma na to nakładów, wiesz, nie jest grana muzyka, muzyka rockowa nie jest grana w mediach. Tak więc granie rock'n'rolla w Polsce to jest ciężki kawałek chleba, wiesz, jedyna stacja rozgłośnia radiowa w Polsce, która jest mniej więcej ogólnopolska, bo w skład jej zasięgu wchodzi 18 miast, to jest SK Rock. Antyradio miało również szansę się jakoś rozwijać, ale mają mniejszy zasięg. No to są dwie stacje radiowe, które w Polsce puszczają rocka, więc sam widzisz, że próba związania się z rock'n'rollem dla młodych ludzi szczególnie, którzy muszą podejmować życiowe decyzje dotyczące na przykład zarabiania, utrzymywania się, jest bardzo, bardzo trudna. Ale wszystkim, którzy starają się rozwijać i starają się realizować swoje marzenia w muzyce, życzę jak najlepiej i życzę, żeby przechodzili taką drogę jak zespół Koma. Mimo, że nie była to prosta droga, no, 15 lat zajęło nam to, żeby dojść do punktu, w którym jesteśmy. Czy jesteś w stanie sięgnąć tak daleko w pamięć swoją i przypominasz sobie swój pierwszy koncert? Ja przypominam sobie swój pierwszy występ, wiesz? Pierwszy występ przed publicznością. Mhm. To było w Zerówce, kiedy graliśmy dla rodziców, wiesz co, mini spektakl z okazji Świąt Bożego Narodzenia i była tam m.in. piosenka o bałwankach, gdzie najpierw tańczyłem ze swoim kolegą w parze, bo żadna dziewczyna nie chciała ze mną tańczyć, wiesz, wtedy nie wiem dlaczego, byłem brzydki. Ale wyróżnieniem dla mnie było to, że mogłem zagrać solo na cymbałkach, wiesz, solo do piosenki o bałwankach. To było moje pierwsze wyróżnienie muzyczne i stwierdziłem, że chcę to robić. Jeszcze na sam koniec chciałbym Ciebie się zapytać, w czasach licealnych jakiej polskiej muzyki słuchałeś? Jakich polskich wykonawców wtedy szanowałeś i na kim chciałeś się wtedy ówcześnie wzorować? Tak, no wiesz co, no w tym okresie słuchałem poezji śpiewanej i powiem Ci szczerze, że i byłem harcerzem bardzo mocno, zresztą zorganizowany, miałem swoją drużynę. Słuchałem Starego Dobrego Małżeństwa, Lubomskiego, wiesz, Federacji Bardów i wielu, wielu ludzi. Natomiast no nie przestawałem być zachwycony również Kazikiem, zespołem T-Love. I zespołem ONA, który jakby zaczął mocno działać w momencie, kiedy ja już kończyłem szkołę średnią. Dziękuję Tobie za obszerny wywiad i życzę Tobie dzisiaj udanego koncertu. Ja również, dzięki serdeczne. Pozdrowienia. Pozdrowienia.